Nowy tydzień z mocnym złotym to oczywiście wynik splotu kilku rzeczy. W zeszłym tygodniu mieliśmy propozycję ustawy frankowej, która się okazała być o wiele łagodniejsza niż poprzednie wersje. Mamy też dobry sentyment na rynkach globalnych. Tu oczywiście mam na myśli luzowanie polityki przez banki centralne, ale i też całkiem dobry sentyment, jeżeli chodzi o dane z rynku pracy w USA. Więc w kraju, tak powiedziałem, mocny złoty. W poniedziałek po południu euro kosztuje 4,28, dolar 3,86. Natomiast za franka płacimy 3,93, a za funta tylko 5 zł i 3 grosze. To oczywiście wynik tego, co działo się w zeszłym tygodniu z funtem, który silnie potaniał w wyniku decyzji Banku Anglii w czwartek. Decyzja o obniżce stóp procentowych, ale i też o wznowieniu programu skupu aktywów. Tego się rynek nie spodziewał. Więc funt coraz tańszy. No i pytanie, kiedy przebije poziom 5 zł? Myślę, że to może być kwestia paru tygodni, więc obserwujmy uważnie dalej funta. Też mamy taniego franka 3,93. To też pośrednio efekt tego, co się dzieje z frankiem na świecie. Franek na świecie jest tańszy, więc tu jak spojrzymy sobie na kurs euro CHF, to wyraźnie widać. Natomiast jeśli chodzi o parę euro-złoty, mamy poziom 4,28, może być jeszcze niżej, natomiast przestrzeń do tego spadku już jest oczywiście niezbyt duża. Natomiast chodzi o dolara, poziom 3,86 wydaje się być niski, natomiast tutaj wyraźnie patrzmy na to, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. Pytanie oczywiście o perspektywę podwyżki stóp procentowych przez Fed. I co ciekawe, mimo dobrych danych z USA, w dalszym ciągu rynek w to za bardzo nie wierzy. Szans na podwyżkę stóp za miesiąc są na poziomie 15%, natomiast w grudniu 400%, czyli przy obecnej wersji widać, że dolar też raczej nie wzrośnie, tylko pozostanie nisko.